spróbuję czegoś nowego. Mini moc! Ale świetna zabawa! A moi przyjaciele nie wiedzą, co tracą. No dobra, mały. Wskażesz mi, gdzie jest brzoskwinka? Mini moc! To ruszamy! Mini moc! Poli! Poli, gdzie jesteś? Tu, na półce. Znalazłaś coś? Nie. Poszukajmy w innym miejscu. Pamiętam, że przymierzałam buty. Sądziłam, że jest aż tyle różnych wzorów. Mam pewien pomysł. Niech każda z nas złapie płatek śniegu ze swoim ulubionym wzorem. Do dzieła! Chciałabym znaleźć płatek z trójkątnymi motywami, które zapewnią mu solidną konstrukcję. Tam! Super! Ten jest doskonały! Cześć wszystkim! Jak się macie? Minęło trochę czasu od ostatniego vloga, więc pomyślałam, że dzisiaj wystąpi ze mną dwójka gości, żeby ten odcinek był wyjątkowy. Cześć! Jestem Lila. Hej, tu Shani. Sprzątałam dziś swój pokój i przy okazji trafiłam na kilka starych zdjęć. Wiąże się z nimi tak wiele wspomnień. Och, wow! Ale słodkie! Nie wiedziałam, że masz to zdjęcie. Pamiętacie, jak kiedyś przebierałyśmy się na nasze imprezy urodzinowe? Tak! Patrzcie, Lila już wtedy była ubrana najmodniej z naszej trójki. Spójrzcie! Pamiętacie, jak Shani zorganizowała poszukiwanie skarbów? Tak! Shani byłaś świetna w wymyślaniu skomplikowanych wskazówek. I bardzo dobrze ci szło podczas zabawy w chowanego, pamiętasz? Zawsze znajdowałaś najlepsze kryjówki. Ale to była zabawa! Świat wydawał się wtedy taki ogromny. Masz rację i mogłyśmy się schować prawie wszędzie. Teraz to już nie byłoby to samo. A może pobawimy się w chowanego, ale tym razem zmniejszymy się! Wszystko będzie dla nas większe i znajdziemy więcej kryjówek, jak wtedy, gdy byłyśmy dziećmi! Dalej, dziewczyny! Pobawmy się w chowanego! Tak! Chętnie! Co za świetny pomysł! Mini moc! 98, 99 i 100! Gotowe czy nie? Nadchodzę! Zobaczmy. Tu nie. Ani tu. Tutaj też nie. Chyba już wiem, gdzie może ukrywać się Lila.
Tada! Mam cię! No dobra, to chyba było dość proste. Czy wiesz, gdzie się chowasz, Ani? Przydałaby mi się twoja pomoc. Tu nie. Nie, tu też jej nie ma. Szani? Czy to ty? Nie. Najwyraźniej Szani dalej jest dobra w tę grę. Szukałyśmy już prawie wszędzie. Gdzie ona może być? Trzymaj się, Lila! Już biegnę! Bez obaw. Nic mi nie jest. Patrz! Ostatnia podpowiedź na drodze do skarbu. Czasem, by znaleźć rozwiązanie, musisz cofnąć się do początku. O! Przypomniało mi się! Szani zawsze zostawiała nam wskazówki na początku poszukiwań, które zauważałyśmy dopiero na końcu. Dobra, Szani, na pewno cię znajdę. Już cię mam! Gratulacje, Poli! Widzicie? Zabawa w chowanego wciąż jest tak samo fajna jak dawniej. Nadal jesteś w niej najlepsza. To? Jakie są wasze ulubione zabawy z dzieciństwa? Widzimy się niedługo! Pa! Pa! Cześć wszystkim! Tutaj Poli! Witam was na moim vlogu! Więc... Lila rozpoczęła dzisiaj swój wakacyjny staż w butiku w centrum handlowym i była bardzo zestresowana. Na szczęście, Szani i ja przyszłyśmy z pomocą. Lila tak ciężko pracuje. Jak udało jej się znaleźć tę pracę? Przyjaciółka jej mamy jest właścicielką butiku i zaproponowała Lili staż, gdy zobaczyła jej ostatnią stylizację. Wow, to super! Musi być podekscytowana. A niech to! To mój pierwszy dzień i już jestem spóźniona. Twoja zmiana zaczyna się za godzinę. To mnóstwo czasu. Nie, jeśli musisz się uczesać i podrasować swój strój. Spokojnie, my ci pomożemy. Dzięki, dziewczyny. To cały czas nie pasuje. Jak dla mnie wygląda dobrze. Sama nie wiem. Tak się denerwuję. Jak mam pomagać innym, skoro nie potrafię skomponować własnego stroju? Lila, jesteś świetną stylistką. Zaufaj intuicji. To może być mój pierwszy klient. O nie, co ja mam teraz zrobić? Chyba mam pomysł. Mini moc. Zabierz nas ze sobą. Schowamy się w twoich kieszeniach i gdy będziesz potrzebować rady, pomożemy. Hej, słyszałyście? Sprzedawczyni kazała mi właśnie poustawiać wszystkie buty na półkach. Jakieś sugestie? Okej, to łatwizna. Poukładaj je w logicznym, alfabetycznym porządku, tak jak książki w bibliotece. Więc najpierw będą niebieskie, bo N jest przed rzet jak żółte. Może wypróbujmy bardziej praktyczne podejście. Po jednej stronie ustaw buty letnie, a po drugiej zimowe. Ale sneakersy nie są ani zimowe, ani letnie. Widzisz, mój system ma więcej sensu. Szani, przecież to nie jest biblioteka. Lila? Nie wiedziałam, że tutaj pracujesz. Dzień dobry, pani Pocket. Jestem tutaj na letnim stażu. O!
próbuję jakoś poustawiać te buty. Czy mogę pani w czymś doradzić? Właściwie tak. Chciałabym kupić kapelusz. Pokażę pani naszą kolekcję. Nie przekonują mnie te kolory. Kolory? Oczywiście! Zaraz znajdę coś innego. Szani, mówiłam, że to nie pasuje. A co powiesz na ten? Proszę przymierzyć ten model. Chyba jest za duży. Mówiłam, że to zły wybór. Ale ładnie jej w tym stylu. Dobra, mam dość. Zostańcie tutaj. Bardzo przepraszam. Może mi pani powiedzieć, czego pani szuka? Myślałam o czymś w stylu vintage. Zobaczymy. A może ten? Jest piękny. Dziękuję. Nie ma za co. Wszystko w porządku? Przepraszamy, że zrobiłyśmy zamęt. Tak, i za to, że się kłóciłyśmy. Nie, wszystko gra. Chciałyście tylko pomóc. Ale miałaś rację, Polly. Muszę zaufać intuicji. Spójrzcie, co o tym myślicie? Ułożyłam je według kolorów, opierając się na barwach tęczy. Wow, lila, dobra robota. To serio przyciąga wzrok. Dzięki. Bardzo doceniam, że chciałyście pomóc. Miałyście dobre intencje. Jesteście najlepszymi przyjaciółkami. Lila doskonale sobie poradziła pierwszego dnia, bo zaufała intuicji i była pewna siebie. Dobra, odmeldowuję się. I pamiętajcie, w małym jest moc. Cześć wszystkim! Zgadnijcie, kto dziś do nas przyjeżdża? Moja babcia! W ramach niespodzianki zamierzam upiec jej ulubione jabłkowo-lawendowe ciasto. Chcecie przyrządzić je ze mną? Dobrze. Najpierw wsypcie pół szklanki cukru do miski. Potem pół szklanki mąki. Następnie pokrójcie jabłka w kostkę. O, muszę pamiętać o zebraniu lawendy z ogrodu. Mam nadzieję, że to nie babcia. Polly, jak dobrze cię widzieć. Cześć, babciu. Przyjechałaś wcześniej. Chcę z tobą spędzić tyle czasu, ile to możliwe. To super. Ja też. A rozgość się. To może usiądziesz sobie wygodnie na kanapie, a ja zrobię nam herbatę. Lila? Czy jest z tobą Szani? Świetnie, musicie mi pomóc. To nagły wypadek. Polly! A może pomogę ci z tą herbatą? Pewnie, babciu. Filiżanki są w tamtej szafce. Biegłyśmy najszybciej, jak się dało. Jesteście najlepsze. Chciałam zrobić babci niespodziankę i upiec jej ulubione ciasto, ale przyjechała wcześniej. Możecie odwrócić jej uwagę, kiedy będę je przygotowywać? Jasna sprawa! Babciu, nie! O, cześć, dziewczęta. Szukałam tylko cukierniczki. My się tym zajmiemy. Dziękuję ci. Widziała pani najnowsze vlogi Polly? Tak, są świetne. Może zagra pani w następnym odcinku? O, kiepska ze mnie aktorka. Wystarczy, że będzie pani sobą. Proszę opowiedzieć nam o jednej ze swoich przygód. No, niech będzie. Witam wszystkich, jestem babcią Polly i dzisiaj opowiem wam historię sprzed wielu lat, kiedy pracowałam jako pilot. Otóż w tamtych czasach samoloty były dużo mniejsze.
Zupełnie zapomniałam o jajkach. Leciałam poprzez góry na bardzo niebezpieczną misję ratunkową. A była wtedy ciemna i burzowa noc. Czy zrobiłam coś nie tak? O, nie! Jest super. Proszę mówić dalej. Tak jak mówiłam, to była niezwykle ciemna i burzowa noc. Mini moc! Celem misji było uratowanie... jajek? Ten koszyk z jajkami właśnie się poruszył. Wyglądają zupełnie normalnie, proszę pani. A może pójdziemy do ogrodu nakręcić kilka ujęć w plenerze? Dobrze, a właściwie gdzie jest Polly? Chyba poszła do swojego pokoju po sweter czy coś. Poczekajmy na nią na zewnątrz. Maxi Przemiana! Było blisko. Dobra, wszystko jest już go... O nie! Zapomniałam o lawendzie! Mini moc! Ojej! Tym kieruje się znacznie trudniej niż samolotem. Świetnie pani idzie. Proszę tylko trzymać ręce prosto dla równowagi. Nic pani nie jest? Dziękuję, dziewczęta. Teraz macie własną opowieść o misji ratunkowej. O, znam ten zapach lawendy. Niespodzianka! Dzięki Lili i Szani udało mi się zaskoczyć moją babcię. A ciasto wyszło przepyszne. I odkryłyśmy, że twoja babcia jest znakomitą vlogerką. Rzeczywiście, to prawda. Babciu, czy chcesz nam opowiedzieć dalszy ciąg swojej przygody? Wydaje mi się, że deskorolka była wystarczającą przygodą. Dziękuję za obejrzenie tego vloga. Widzimy się niedługo. Pa! Witajcie! Pora na kolejnego vloga. Właśnie przeżyłam najbardziej niezwykłą przygodę w moim życiu. Czy uwierzycie, jeśli wam powiem, że udało mi się wejść do obrazu? Wszystko zaczęło się kilka dni temu, kiedy odwiedziła mnie Szani i Lila. Dziewczyny! Zobaczcie, co stworzyłam. Wow, Szani! Masz wielki talent. Wygląda dokładnie jak ty. Dzięki! Niesamowite, ile szczegółów widać w oczach. Jest przepiękny. Też chciałabym tak malować. Gdzie się tego nauczyłaś? Oglądałam różne poradniki w internecie i bardzo dużo ćwiczyłam. Może teraz nauczyłabyś nas? Byłabyś naszą mentorką. I jeśli pozwolisz, nagrałabym to wszystko i wrzuciła jako poradnik na mojego vloga. No pewnie. Będzie zabawa. Chodźmy po jakieś farby i pędzle. Jak ci idzie? Nie jest źle, chyba. To wygląda bardzo dobrze. Maluj dalej. Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak z proporcjami. Wiesz, czasami nie chodzi o to, żeby obraz był realistyczny. Musisz odnaleźć swój styl. Nie, nie umiem tego robić. Widocznie nie jestem utalentowana. Mogę zobaczyć? Mnie się podoba. Nie poddawaj się. Dokładnie. No i nikt nie jest wybitny, kiedy zaczyna. Potrzeba dużo cierpliwości, wielu godzin ćwiczeń i skupienia na detalach. Może popatrz na to z innej perspektywy. Spójrzcie na oczy. Na początku zupełnie mi nie wychodziły, więc ustawiłam płótno pod innym kątem i wtedy zaczęłam malować. Proszę, spróbuj. Chwila. Z
skoro mowa o zmianie perspektywy, co powiecie na to, żeby ją troszkę zmniejszyć? Minimoc! Wow, to doskonały pomysł. Teraz mam wrażenie, jakbyśmy weszły do obrazu. Zobaczmy. Chyba na początek spróbuję poprawić oczy. Dobrze, weź pędzel i zieloną farbę. O! Jest zbyt ciężki. Złapmy go razem. Gotowa? Na trzy. Raz, dwa... się nie stało? To tylko farba. Żadnych innych uszkodzeń. Poli, uważaj! Zostań tam! O nie, tak mi przykro. O! Tak właściwie to wygląda trochę jak to, co namalowała Szani. Tak, masz rację. Jest bardzo podobne. Wiem, co zrobimy. Szani, ty zajmiesz się konturem twarzy. Ja skończę malować oczy. A ty, Poli, przygotuj się na szaleństwo przy włosach. Jeden tu. Jeden tam. Jeszcze tutaj. I tu. Nieźle. Tak! Maxi przemiana! Uważam, że bardzo dobrze nam poszło jak na pierwszy raz. Szani, miałaś rację. Najważniejsze to skupić się na detalach. Dobra robota, drużyno! Jestem z was bardzo dumna. Te obrazy są świetne. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Jeśli chcecie, chętnie nakręcimy dla was kolejny poradnik o malowaniu. Widzimy się niedługo i pamiętajcie, w małym jest moc! Cześć wszystkim, tu Poli. Witam was na moim vlogu. Dzisiaj przygotowałam dla was super fajny poradnik Zrób to sam. Jesteście gotowi? Nauczę was, jak wykonać bransoletki przyjaźni, wykorzystując te koraliki. Możecie je znaleźć we wszystkich kształtach, kolorach i rozmiarach w waszej lokalnej pasmanterii. No to zaczynamy! No dobrze. Potrzebujemy nici. Gdzie ją położyłam? O, już ją mam! Utnijcie kawałek sznurka lub nici. Ja użyłam nici, o takiej. Na jednym z jej końców zawiążcie ciasno niewielki supełek. Dzięki temu nawleczone koraliki nie będą spadać. Możecie dobierać je zupełnie dowolnie. Lila zawsze tworzy bransoletki, łącząc kolory w przemyślany sposób. Szani trzyma się swoich schematów, a ja wybieram kolory według nastroju, który czuję w danej chwili. Gdy dodacie więcej koralików, upewnijcie się, że zawiązany wcześniej supełek cały czas dobrze się trzyma. O tak! Świetnie! Najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to tworzenie bransoletki z myślą o konkretnej osobie. Powinna wam przypominać o waszych przyjaciołach i chwilach, które spędziliście razem. Ups! Muszę podnieść ten koralik. Gdzie on się podział? Nigdzie go nie widzę. Jak mogę szybko go znaleźć? Może w poszukiwaniach pomoże mi zmiana perspektywy? Minimoc! Nie mógł polecieć daleko. Co to było? A skąd to się wzięło? O, przypomniałam sobie! W zeszłym roku pojechaliśmy na wycieczkę szkolną na przepiękną plażę. Te muszelki trafią do mojej specjalnej kolekcji. Spójrzcie, ile ich znalazłam. Tak, podobają mi się te zakręcone i błyszczące. Poli, a co ty powiesz? Które muszelki są twoje ulubione? Ta
jest idealna. Super było rozpocząć kolekcję muszelek. O, mam świetny pomysł. Mogę wykorzystać tę muszelkę do stworzenia nowej bransoletki przyjaźni. Zrobię jedną specjalną, używając przedmiotów, które przypominają mi chwile spędzone razem z Lilą i Shani. Lila naprawiła jedną z moich sukienek przy pomocy takiego guzika. A to zapasowa nakrętka do projektu naukowego, którą dała mi Shani. Nie mogę uwierzyć. Myślałam, że zgubiłam ten klejnot wieki temu. To prezent, który dostałam od Lili i Shani na moje urodziny. Ten dzień był naprawdę O nie! O! To była taka miła pamiątka. Jedną chwileczkę. To wciąż jest miła pamiątka. A ja spróbuję zaraz ją jakoś wykorzystać. Ten skórzany pasek jest idealny na podstawę bransoletki. Przykleję do niego kawałki rozbitego klejnotu. Spójrzcie, jak się błyszczą. Teraz czas na ostatnie szlify. Najpierw nakrętka. Potem muszelka i guzik. I to koniec! To najwspanialsza bransoletka przyjaźni. Widzicie? Nie ma dobrych i złych sposobów, żeby zrobić bransoletkę przyjaźni. Jeśli stworzycie ją, wkładając w to serce, rezultat zawsze będzie przepiękny. Fajnie jest czasem być kreatywnym i równocześnie dawać nowe życie przedmiotom, jak w przypadku mojej bransoletki. W doskonały sposób podsumowuję moją przyjaźń z Lilą i Shani. Myślę, że oryginalny klejnot przed rozbiciem nie może się z nią nawet równać. To była świetna zabawa! Dobrze, odmeldowuję się i pamiętajcie, w małym jest moc!